Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo. Jest narodowicz, to jest kolejny odcinek symulatora Odyssey 2. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie na linię 136 z Einohohe Bahnhof do Löwenhaus. I właśnie przyjeżdżamy sobie na przystanek początkowy. No jeszcze za blisko podjechałem. Coś mi się wydaje, jeszcze kawałeczek. O, teraz będzie w porządku. Dobrze. Halo. Zatwierdźmy traskę. I jesteśmy, drodzy państwo, gotowi. Przyspieszymy sobie czas do czasu odjazdu. Oczywiście jakiś błąd musiał zawsze wyskoczyć. Ale tym błędem to ja się nigdy nie przejmuję. Halo. Halo, halo. Jeszcze chwilkę. Się nam przeszła zmiana światła koło nosa. Dobra, ruszamy. Linię już powiedziałem, jak dobrze pamiętam. Może zatrzymujemy się przed sygnalizatorem. Chyba się światła zapaliły właśnie. Nie wiem, czy ona hamulcu przystańczów, bo autobus się cofał. Ciężko mi jest to pojąć. Dobrze, i będziemy teraz jechać. Wnucz raz, dobrze. Czyli w lewo. Czyli w lewo. Dobrze. Nie znam tych tras, więc wiecie, drodzy państwo. Ciężko mi jest stwierdzić czasami. To mniej więcej wiem, jak to. Przykład na Flugstrasse dojechać, że to w lewo trzeba jechać i w prawo. I tu mamy Buspass. Oczywiście on się musi trochę wyprzecinać, bo to nie jest to, że to w 30 klatkach na sekundę będzie działać, nie chcę zapomnieć. To jest OMSI. Pierwszy przystanek na naszej trasie z dwuminutowym opóźnieniem. A co to za opóźnienie po minuty?
Nie, no co tu się dzieje, no? Co tu się dzieje? Ja jeżdżę jak wariaty. Trochę dynamiki, trzeba dodać czas. Byśmy tam jeszcze stali na następnej zmianie świateł. No tak już jesteśmy dalej. Dobra, jedź chłopie, jedź, 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 jedź. Się zdala od tych samochodów tu zaparkowano. Nic nas nie chce wyprzedzać nawet. Możemy lekko po środkowym, znaczy po lewym pasie jechać na polinie aktualnie. To nie jest źle. Te górki to lekko ten autobusik już musi dostać po garach. Dobrze. 136 linia tu będzie jechać prosto. Z tego co widzę. Dobrze, zamknijmy te drzwi. I musimy wyjechać, jedź. Współczuję naprawdę kierowcom tutaj na co dzień muszą jeździć po tych większych miastach. Jakiś dziwny manewr wykonał, nie? Dobrze. I kolejny przystanek zaraz będzie już za nami. Prawda, ten autobus jak na mój kąt 900 stopni na kierownicy to jest naprawdę. Ale jak poruszę kierownicą, to on już ma tu pół obrotu w tej swojej kierowniczce. Że się zmył tym samochodzikiem z tego skrzyżowania. Ten jeszcze lepiej wyjechał. Przystankowy i stoimy. No i jeszcze przystaneczko do końca 4. Będzie krótsze odcinki z tego Ancji wychodzą niż normalnie u mnie na kanale.
Hallo. Czy my agentem tam waj i kod klimatyzacji przekręci w drugą stronę, musiał wyjść na stopę. Nie, miły ten wentylator mam tu wyłączony, albo grze, albo chodzi w zależności co tam uzna. Chociaż jest niby wyłączony. Wysiada w ogóle, nie, cisza. Zwaliliśmy dać na wszelki wypadek, ale nikt nie chciał ich otworzyć, więc... W takim razie jedziemy sobie dalej. O, tu czerwony, nawet nie zauważyłem. W czasu, ale to i tak jeszcze zapas był do hamowania. Ja na hamulce to nawet w miarę ma ten autobus, jak by trzeba było ostrzej przyhamować. Ale jak nie trzeba, po co specjalnie hamować? O, ten tu ładnie wymusił. To było piękne wymuszenie. Długo starcza ten akumulator w tym autobusie, to też mi się podoba. Dobra, ktoś chce wysiąść. No fajne, bo też jak sobie uruchomić kierunkowskaz, to się światełko zapala, nie? To tak fajnie drogi się. Zresztą zobaczcie, w prawo. Nie oświetla dalej w prawo. O, tu wyrwy, ja ci odradzę. To jest końcówka, jakaś pętelka. Dobra, podjeżdżamy pod samą końcówkę przystanku. Wezwalamy na otwarcie drzwi. I dostajemy nasz rozkład jazdy. Dobrze, drodzy Państwo, i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.